Basilica Santa Maria Maggiore, jedna z najpiękniejszych świątyń w Rzymie, należy do grona moich osobistych 7 cudów Rzymu. Zobaczcie, przepiękny renesansowy strop. Mozaiki kosmatych. Trzy nawy. Pierwotny układ. Te kolumny i mozaiki nad nimi to jest pierwotny wystrój tego kościoła. Kościół jest fantastycznie, robi takie wrażenie. Ja powiem tak, nie będę ujął wam w bawełnę. Myślę, że Santa Maria Maggiore na mnie osobiście robi większe wrażenie niż Bazylika Świętego Piotra. Dlaczego? Bo jest tutaj bardzo dużo dzieł sztuki w jednym miejscu. Jest tutaj mniej turystów, za to więcej duchownych. Konfesjonały, na których są opisane języki, w jakich można się spowiadać. To jest pierwsze. Druga rzecz to ta ilość tych księży. To jest naprawdę tutaj widoczne. Żeby nie być gołosłowne, opatrzcie. Tutaj jest English Italiano. W tych językach można się spowiadać. No powiem, robi wrażenie. Naprawdę, kiedy pomyślisz, że ten kościół budowany w tej zasadniczej Brylenawy głównej, to jest trzeci i czwarty wiek, to robi wrażenie. Dlatego twierdzę, że akurat ten kościół to jest kategoria kościół wymodlony. Mówię, może to, że tylu księży, może ta atmosfera, to, że sam korpus jest mniejszy niż Bazyliki Świętego Piotra, a wiele pamiątek w tym kościele jest zdecydowanie starszych niż te, które są przechowywane w Bazylice Świętego Piotra. Musimy też tak do tego podchodzić. Nie ma tutaj tylu wycieczek. I zobaczcie. Przepiękne freski. Te mozaiki w tej apsydzie. Zobaczcie. Coś cudownego. Jeżeli będziecie w Rzymie, Santa Maria Maggiore, to
to jest obowiązkowy punkt waszych wypraw. Musicie tutaj przyjść, żeby zobaczyć to miejsce. Chyba tutaj się najbardziej czuję sakrum. Jeszcze raz zobaczcie te mozaiki, przepiękne. Naprawdę czuję się tu taką atmosferę duchowości. Tutaj człowiek przychodzi i staje się lepszy. Wiem, że będziecie się tutaj z tego śmiać, ale coś takiego jest tutaj. W tych czasach pozdrawiam was z kościoła Bazyliki Santa Maria Maggiore.